Binance Earn, czyli jak zarabiać, jak uzyskać dochód pasywny na giełdzie Binance. Tego dowiesz się w tym odcinku. Zapraszam. Crypto Masters przedstawiają. Cześć ponownie Karol z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem jak uzyskać dochód pasywny na giełdzie Binance, jak stake'ować swoje środki, które Hodlujemy, które trzymamy długoterminowo, żeby one pracowały, jak na nich zarabiać, a można zarobić całkiem fajny procent. Jest bardzo dużo opcji, jest bardzo dużo serwisów, portfeli, giełd, na których możemy stajkować swoje środki. Ja chciałem Wam dzisiaj powiedzieć, jak to działa na giełdzie Binance, największej giełdzie kryptowalutowej. Zanim przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, zobaczymy, co się dzieje na rynku kryptowalut. Bitcoin kosztuje 37 546 dolarów i jest na prawie dwuprocentowym plusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Jak możemy zobaczyć, większość altcoinów jest na plusie. Standardowo, jeżeli Bitcoin rośnie, to wszystko inne praktycznie też rośnie. Bardzo duże wzrosty mamy na Dogecoinie: 31 ponad 31%, BNB ponad 16%, Polkadot. 13% i ogólnie w tym ostatnim trudnym czasie dzisiaj zawitała do nas zieleń na rynkach. Przejdźmy sobie do serwisu CoinMarketCap. Jak możemy zobaczyć w ciągu ostatnich 7 dni mamy sytuację 50 na 50. Powiedzmy połowa pierwszej setki dała zarobić, a połowa straciła znacznie bądź nieznacznie. Jak widzimy Bitcoin stracił ponad 4%, za to BNB zyskało ponad 11%. Dogecoin jak zwykle ponad 20%. Elon Musk cały czas próbuje Dogecoina wyciągać do góry. Polka Dot 12%, Uni 7%. Ale ICP spadło prawie 20%. Podobnie jak Matic 20%. Moim zdaniem, jest to bardzo dobry czas do odkupowania takich projektów. Jeżeli są one na dużym minusie. To teraz trzeba je kupować, a nie wtedy, kiedy są na dużym plusie, o czym często Wam powtarzam. Jak możemy zobaczyć, dominacja bitcoina spadła w ciągu ostatnich paru dni do 41,5%. Mieliśmy już nawet 43-44%. Wszystkich altcoinów, wszystkich tokenów na, na giełdach kryptowalut mamy już ponad 10 tysięcy, a jest to 10 222. Także dalej altcoiny mnożą nam się. I wyrastają jak grzyby po deszczu. Na dzisiaj tyle z sytuacji na rynku. Przejdźmy teraz do zarabiania na giełdzie Binance. Ale zanim zacznę to omawiać, to tak jak zawsze pamiętajcie, że wszystko to, co mówię, to nie jest porada inwestycyjna. Ja nikogo nie namawiam ani nie zachęcam do kupowania kryptowalut, a już na pewno nie gwarantuję żadnych zysków. A jeżeli jesteś nowy w świecie kryptowalut, to zapraszam Cię do pobrania stworzonego przeze mnie całkowicie darmowego poradnika. Jest to poradnik Kryptowaluty dla Początkujących i na pewno pomoże Ci się poruszać po tym świecie kryptowalut na początku Twojej edukacji. Link do tego poradnika znajdziesz w miejscu na opis pod każdym filmem, lub na stronie głównej możesz kliknąć tutaj, odbierz e-book i możesz pobrać ten poradnik. A jeżeli jeszcze nie masz kont na giełdach kryptowalutowych, to na naszym kanale znajdziesz instrukcje, jak założyć sobie takie konto. A linki do największej polskiej giełdy kryptowalutowej Bitbay oraz największej giełdy na świecie Binance znajdziesz w miejscu na opis pod każdym filmem. Także zapraszam do korzystania z tych linków. Przejdźmy zatem do tematu dzisiejszego odcinka. Binance Earn. Kto z Was korzysta ze stajkowania, jakiegokolwiek to na pewno wie, o co chodzi w Binance Earn. Jest to oddelegowanie swoich kryptowalut, swoich stablecoinów w celu zarabiania na prowizjach transakcyjnych, na utrzymywaniu sieci itd. itd. Na Binance, jeżeli jak jesteśmy na stronie głównej, to w łatwy sposób możemy przejść, klikając zakładkę Finance oraz Binance Earn. I w tym miejscu mamy różne metody zarabiania na stajkowaniu. O locked staking powiem Wam później. Na początku zajmijmy się tym, co jest na stronie głównej. I na stronie głównej widzimy dwie zakładki: guaranteed oraz high yield. I w skrócie mówiąc, pierwsza zakładka: guaranteed, jest to niższe oprocentowanie, mniejsza stopa zwrotu, za to dużo mniejsze ryzyko, natomiast high yield. Jest to większe, dużo większe oprocentowanie, dużo większa stopa zwrotu i większe ryzyko. Jak to z reguły bywa? Ale zacznijmy od tego, czym jest Binance Earn. Jest to kompleksowe centrum Binance, w którym możesz zobaczyć wszystkie swoje możliwości zarabiania oraz posiadane fundusze kryptograficzne. Możesz znaleźć alternatywne opcje zarabiania na kryptowalutach, jeżeli jesteś hodlerem. Jak to działa? Korzystanie z Binance Earn jest łatwe. Wybieraj spośród dziesiątek dostępnych kryptowalutowych produktów finansowych wyświetlanych na platformie. Przenieś swoje krypto do wybranego rozwiązania i obserwuj jak rosną Twoje fundusze. Wypłata zysków jest również tak prosta jak wybranie przez Ciebie produktu. Jakie krypto są obsługiwane? Jest ich ponad 60 kryptowalut, które możesz wykorzystać w co najmniej jednym z produktów oferowanych przez Binance Earn. Możesz wybierać spośród dziesiątek aktywów cyfrowych i stablecoinów. Jak się do tego zakwalifikować? Dopóki masz minimalną ilość wskazaną w wybranym produkcie, mianowicie jak sobie wejdziesz w BNB w stake, to możesz zobaczyć, czy minimalna kwota to jest 0.001 BNB. W każdej kryptowalucie oczywiście są inne wartości, dlatego trzeba na nie sprawdzać. Tak samo Matic ma 1 Matic, Solana 1 Setna Solana, Atom 1 Dziesiąta. Bejk jedna dziesiąta itd. itd. Ale możesz też zauważyć, że wartość twoich zarobków rośnie lub maleje. A dlaczego? Ponieważ twoje zarobki mogą zmieniać się z dnia na dzień w zależności od panujących warunków rynkowych i innych ruchów związanych z kryptowalutami. Ale ta sytuacja jest bardziej powszechna w przypadku produktów o wysokiej rentowności, takich jak high yield, niż w przypadku tych tańszych, właśnie produktów. I teraz tutaj też możecie zobaczyć, że można zamknąć na 30 dni. Mamy status fixed oraz mamy status flexible. I jaka jest różnica między tymi statusami? Binance opisuje to tak, że elastyczne, czyli flexible earn, umożliwiają subskrybowanie i zamrażanie aktywów w dowolnym momencie oraz ich odmrażanie, co jest odpowiednie dla inwestycji krótkoterminowych. Stałe oszczędności, czyli fixed, oznaczają, że subskrybowane aktywa można wykorzystać dopiero po upływie określonego okresu. I z reguły w fixed jest wyższe oprocentowanie niż flexible. Ja na Binance stakeuję już od dłuższego czasu. Jest to bardzo proste, wystarczy kliknąć stake. Od razu wyskoczy nam pop-up z walutą, którą wybraliśmy, wybieramy okres zamrożenia, wpisujemy kwotę Klikamy checkboxa i klikamy stake. W tym przypadku jest sold out, ponieważ nie można już zamrażać BNB. Przy wyborze okresu zamrożenia środków pamiętajcie, że jeżeli w każdej chwili możecie odmrozić te środki i wrócą na wasze konto, ale pomniejszone o prowizję, którą już otrzymaliście. Czyli jeżeli ustawiliście 30 dni, zarobiliście już jednego BNB. A minęło dopiero 15 dni i chcecie swoje środki wycofać, to tego jednego BNB będziecie mieli mniej, czyli prowizję otrzymujecie dopiero po upływie tego czasu. Teoretycznie ona cały czas przychodzi na, w, na wasz spot wallet, ona cały czas codziennie tam ląduje, ale jeżeli przed ukończeniem tego czasu wypłacicie środki, to one będą pomniejszone o tą właśnie prowizję, czyli nie zarobicie na tym tak naprawdę nic. To jest ważne i na to trzeba uważać. Wybierając okres zamrożenia tych środków. I tutaj jak widzicie, mamy takie waluty jak BNB, ETH, BUSD, USDT, BUSD, USDT oczywiście na innych warunkach, Bitcoina i na końcu Flexible BNB. Jeżeli przejdziemy do high yield, to tutaj trzeba mieć na uwadze komunikat, który wyświetla się na samej górze i brzmi on, że wysokodochodowe monety do obstawiania mogą zapewnić wyższe niż przeciętne zyski ale niosą ze sobą odpowiednie ryzyko dla zainwestowanych środków głównych. Inwestuj tylko to, na co możesz sobie pozwolić zaryzykować. Standardowy tekst w krypto, inwestuj tylko tyle, ile możesz stracić. W pierwszym przypadku Liquid Swap jest to nic innego jak dodawanie Liquidity, czyli dodawanie płynności do pary walutowej. Tutaj mamy Doji oraz Tetera. Jeżeli dodamy taką parę walutową, będziemy otrzymywać 47% i 34 setne procenta w BNB. Trzeba mieć na uwadze, że trzeba mieć taką samą ilość jednej oraz drugiej waluty. Natomiast jeżeli chodzi o dual investment, to mamy jeszcze większe, wyższe stopy zwrotu, ale też duże progi wejścia i teoretycznie również mniejsze ryzyko. Powiem Wam szczerze, że tym za bardzo się nie interesowałem, ponieważ nie trzymam takich środków na giełdzie. I teraz, jak przejdziemy sobie do tej tabelki, o której mówiłem na początku, klikniemy Locked Staking, to mamy kolejne możliwości zarabiania również z bardzo fajnymi, bardzo wysokimi procentami i relatywnie krótkim, krótkim okresem czasu zamrożenia środków. Ale co to jest w ogóle Lock Staking? Jest to proces przechowywania środków w portfel, portfelu kryptowalut w celu wspierania operacji sieci blockchain. A co się stanie, gdy tam trzymasz? Oczywiście Binance zmniejsza kwotę kryptowalut na, swoim, na Twoim spotwolecie i masz to w wolecie saving. I tu również przy odbrożeniu środków szybciej niż wskazaliśmy sobie okres zamrożenia środków, otrzymamy pomniejszoną kwotę o prowizję, które już otrzymaliśmy. Ja Wam powiem, ja bardzo często z tego korzystam, jeżeli dochodzą jakieś. Krypto tutaj, to ja od razu, jeżeli je mam, to zaczynam stajkować i takie trzymam, i takie trzymam. Wiadomo, mówi się, że kryptowalut nie trzyma się na giełdzie, również jestem tego zdania, jednak do Binance podchodzę tak jak do Mt. Gox i uważam, jeżeli Binance by teraz upadło, to i tak cały rynek by poszedł w dół i nie mielibyśmy jak albo za bardzo małe kwoty sprzedalibyśmy nasze kryptoaktywa. Same sama inwestycja w kryptowaluty jest ryzykowna, a jeżeli trzymam coś na dłuższy termin, to chociaż niech to na siebie zarabia. Powiem wam, że już od dłuższego czasu stakeuję na Binance i nie widzę tutaj żadnego problemu. Mamy bardzo dużo aktywów, które możemy tutaj zamrozić na różne procenty często bardzo wysokie. Zobaczcie mamy TKO 34%, CAKE 37%, MATIC 43% i tak dalej i tak dalej. Jest bardzo dużo aktywów które możemy tu zamrozić. Także tutaj mamy kolejną bardzo fajną metodę do pomnażania naszych środków. Przejdźmy teraz do zakładki DeFi Staking i oczywiście na samym początku Warning i Binance stara się oferować swoim użytkownikom tylko najlepsze projekty DeFi Mining. Binance działa jednak wyłącznie jako platforma do prezentowania projektów i zapewnia użytkownikom i zapewnienia użytkownikom powiązanych usług, takich jak dostęp do funduszy w imieniu użytkownika i dystrybucja zarobków itd. itd. Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione z powodu bezpieczeństwa kontraktów w blockchainie projektu. To trzeba mieć na uwadze, jeżeli dany blockchain się wysypie, to te środki teoretycznie możemy stracić. Jednak patrząc jak Binance przeprowadza weryfikację jakichkolwiek projektów, czy listowanych u nich na giełdzie, czy do stakowania, uważam, że to są bardzo bezpieczne inwestycje. Jak widzicie, na DeFi staking nie mamy aż tak dużych projektów, ale nie mamy też ograniczonego czasu. Zamrożenia środków możemy w każdej chwili je sobie wypłacić. A jak w ogóle działa DeFi Staking? DeFi to sposób świadczenia usług finansowych użytkownikom przez smart kontrakty. Istniejące projekty DeFi mają na celu zapewnienie wyższych rocznych zarobków dla określonych walut. Dla użytkowników produktów DeFi istnieje stosunkowo wysoki próg. Binance DeFi Staking działa w imieniu użytkowników, aby uczestniczyć w. W niektórych produktach DeFi uzyskuje i rozdziela zrealizowane zarobki oraz pomaga użytkownikom uczestniczyć w produktach za pomocą jednego kliknięcia. A jakie są zalety tego stakingu? Jest łatwy w użyciu. Nie musisz zarządzać kluczami prywatnymi, pozyskiwać zasobów, dokonywać transakcji, a nie wykonywać innych skomplikowanych zadań, aby wziąć udział. Kompleksowa usługa Binance pozwala użytkownikom uzyskać hojne nagrody online bez konieczności trzymania portfela w łańcuchu. Po drugie, fundusze są bezpieczne. Binance wybiera tylko najlepsze projekty, to o czym wcześniej wspominałem. Po trzecie, wyższe zarobki. Staking DeFi eliminuje wygórowane opłaty związane z kapitałem handlowym. Przy stałym poziomie ryzyka użytkownicy są w stanie w najlepszy sposób uzyskiwać. Najwyższe możliwe zyski. A teraz, czy Binance ponosi straty, jeśli kontrakt on-chainowy zostanie zaatakowany podczas stakingu DeFi? Oczywiście, że nie, ponieważ Binance działa wyłącznie jako platforma do prezentowania tych projektów. I samo dodawanie oraz odmrażanie tych środków działa tak, że zawsze od godziny północy UTC następnego dnia są naliczane prowizje i po skończeniu następnego cyklu 24-godzinnego są naliczane. Następne prowizje. Czyli jeżeli ja sobie dzisiaj o 23.00 czasu UTC odmrożę swoje środki, to nie dostanę oczywiście prowizji za dzisiejszy dzień. Na temat stajkowania na Binance to będzie tyle. Nie chcę, żeby ten film trwał godzinę czasu, ponieważ mamy tu jeszcze inne możliwości stajkowania, ale te najważniejsze, najbardziej popularne i moim zdaniem najmniej ryzykowne Wam zaprezentowałem. Ciekaw jestem, gdzie Wy stajkujecie swoje. Krypto, swoje stablecoiny, jeżeli macie takie miejsca, to zostawcie nazwy platform czy portfeli w komentarzu pod tym filmem. A jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam do zadawania pytań. Na koniec jeszcze pamiętajcie: jeżeli podobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, zapraszam Cię do subskrypcji oraz kliknij ten dzwoneczek z prawej strony, abyś otrzymywał powiadomienia o najnowszych filmach. Dzięki bardzo za wysłuchanie, trzymajcie się, cześć.